Cześć, szczęść Boże, posłuchaj proszę dzisiejszego fragmentu słowa z Ewangelii, tak jak w ostatnich dniach Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić, to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu, nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Kochani, Jonasz to jest tak zwany prorok mniejszy Starego Testamentu, którego zazwyczaj kojarzymy z tym, że połknęła go jakaś tam wielka ryba, tak jakby to było jego największe osiągnięcie życiowe. Nie było to największe osiągnięcie. Największym osiągnięciem, w cudzysłowie, osiągnięciem oczywiście, było to, że Pan wykorzystał go jako znak dla mieszkańców Niniwy. Pan zaprosił go do współpracy i był tym, który szedł przez Niniwę i krzyczał jeszcze 40 dni. I Niniwa zostanie zniszczona. Dzięki temu ludzie się nawrócili, nawet bydło się nawróciło. No i dokonała się odmiana myślenia ludzi, mieszkańców. Zwrócili się w stronę Boga Jahwe. Jonasz był znakiem, który zapraszał do, do jakiegoś kroku, do jakiejś zmiany w życiu. Ale Jonasz jako znak w porównaniu do Jezusa jest tak naprawdę taką popierdółką. To jest taki mały znaczek. Jezus natomiast jest znakiem, który... Ostatecznie świadczy o tym, że czas zmienić myślenie o Bogu, o rzeczywistości, jest znakiem, który zaprasza do zmiany myślenia. Nie będzie większego znaku niż Jezus. Nawet jeśli Pan daje nam czasem jakieś takie cudowności w naszej rzeczywistości, tej kościelnej i niekościelnej, zresztą niektórzy ludzie tylko za takimi rzeczami latają i potrafi to być złudne, bo nie tylko Bóg daje znaki, zły duch też. Ale to jako dygresję. Nie będzie większego znaku niż Jezus, który całym swoim życiem, swoimi czynami prorockimi, też swoim nauczaniem zapraszał do nawrócenia, do zmiany myślenia, do zmiany swego życia, która, do, która zaczyna się oczywiście tu w główce. Problem tamtego pokolenia, o którym Jezus dzisiaj mówi, ale też obecnego i każdego, i każdego człowieka, mnie. I ciebie, nasze problemy polegają na tym, że jesteśmy przewrotni. Przewrotność polega na tym, że, że człowiek nie chce widzieć znaku. Że nie chce nic zrobić z tym znakiem, który Bóg daje. Przewrotność karmi się niechęcią do zmiany życia. Przewrotność karmi się też takim wystawianiem trochę Pana Boga na próbę, wiecie? Żebyśmy my chcieli. Dyktować Bogu, jaki ma dać znak. Bo jak go nie da, to nie uwierzę. Jak mi Jezus się nie zmaterializuje i nie zatańczy przede mną kankana, to ja nie uwierzę w to, że on jest, to, że działa. To jest przewrotność. To jest nasza pycha. I my ulegając tej pysze, nie chcemy dostrzec prawdziwych znaków. Znaków, które są obecne w Jezusie i w jego działaniu w, teraz w kościele też. W tym świecie też. Znaki Jezusa zapraszają do zmiany myślenia, zmiany myślenia o Bogu. I to słowo dzisiaj jest zaproszeniem do tego, żeby zbadać swoje serce. Czy ono nie jest przewrotne? Czy ono nie jest zamknięte na widzenie tego, co Pan Bóg w moim życiu robi? To jest naprawdę bardzo smutne i słabe w nas, że nie chcemy dostrzegać, bo nie chcemy się zmieniać. Mówię my, bo ja mam dokładnie tak samo. Jezus daje mi wiele razy. Pewne natknienia, pewne znaki, pewne takie wiecie, myśli, za którymi warto, żebym poszedł, a ja co? No a ja nic? Jestem, jestem po prostu przewrotny. <laughs> Posiedź sobie jeszcze z tym słowem, zbadaj swoje serce i bądź uważny na to, co Pan ci mówi. A jeśli cię jakimś dzisiaj znakiem Pan zaprasza do zmiany, spróbuj za tym pójść spróbuj pójść. Wejdziecie tylko na dobre. Dzięki za to, że wysłuchałaś, wysłuchałeś. Szczególnie dziękuję i witam nowych obserwujących tego kanału. Niech pan wam da zdrowie. Słyszymy się wkrótce, a tymczasem błogosławię was. W imię tego, który ciągle jest obecny, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzymajcie się. Inne miejsca, na które możecie, w których możecie mnie znaleźć są oczywiście obecne w opisie. A tymczasem życzę dobrego wieczoru, dnia, południa, cokolwiek tam teraz masz i do usłyszenia.